Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Vice City. Kolejna porcja 30 minut fantastycznej zabawy w tym popieprzonym mieście przed nami, moi drodzy, dlatego zostawcie lajka, że lubicie serię, a ja zabieram się do roboty. Moi drodzy, dzisiaj czuję się jak król świata i życia, biorę motocykl, nie zważam na konsekwencje, jedziemy przed siebie. Tylko czemu ta gra jest tak zajebiście cicho? Czy ja ją jakoś przyciszyłem? Co ja sobie zrobiłem? Okej, dobra, teraz już jest trochę lepiej. Moi drodzy, słuchajcie, pamiętacie jak ostatnio mówiłem, że mamy tutaj cały czas coś do roboty i praktycznie w żadnym odcinku nie powtarza się schemat robienia misji od tych samych ludzi, a na pewno nie w tej samej kolejności? Dobra, jestem bliski śmierci w każdym momencie mojego życia w tym mieście. Otóż mamy nowszą rzecz jeszcze do roboty. Nie jestem pewien, czy to nie jest efekt jakiegoś telefonu, który odebrałem, kiedy wy nie patrzyliście. Jeżeli tak, to wybaczcie mi, szczerze żałuję. Ale mamy tutaj, proszę państwa, gang motocyklistów oznaczony... O, tym znaczkiem z kar. Nigdy nie pamiętam, co to jest. Raczej nie trefl. Karo może? Kier? Trefl? Nie wiem, ja zawsze mówię tam serduszko, koniczyna i tak dalej. Na to nie wiem, jak mówić. Dupa z włożonym buttplugiem. No, tak to mi wygląda klub motocyklistów, moi drodzy, czyli mój najgorszy koszmar. Ten ma jeszcze wielki bebzon niż kubańczyk, który ma, jakby pasjonuje się jądrami. Dlatego zobaczymy, jak się skończy nasza przygoda tutaj. Zróbmy sobie przerwę od kombinowania lasek i narkotyków dla rockmenów i zobaczmy, co powiedzą motocykliści. Let's go! Trochę się boję, trochę się cykam. Stalowe koła! Co za nazwa? Where's Baker? Ale czuję już licencjonowaną muzykę w tym barze. I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? To jest to, dobra, rozumiem. Last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Boy. Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. O Jezus Maria, czy to będzie wyścig? Czy to będzie test jeździectwa motocyklowego, tak samo jak ci od Cojones testowali, czy potrafię weź Freeway'a lub Angela i pojedź na start? A przepraszam, gdzie to dokładnie jest jakby do wzięcia? Widzę, że mam tutaj dwa motocykle, które są identyczne. Czy jeden naprawdę się różni od drugiego jakkolwiek? Nie mam zielonego pojęcia. Krew na chodniku. O Boże, mamy wyścig motocyklowy. To się bardzo źle dla mnie skończy i ja to czuję już w tej chwili, ponieważ moje umiejętności... Co oni robią? Boże! W jakiej oni niesamowitej jedności prowadzą swoje motocykle. Normalnie jakby byli razem w jakimś klubie. I trenowali to. Widzicie to? To, co się tutaj w tej chwili dzieje, to są... Pierwsze podrygi The Lost and Damned, jak możecie się domyślić. Okej, nie wiem, co się stało kolesiowi. Drugie miejsce, aha, dobra, to jest moja stała jakby pozycja wyświetlana. Widzę tego chłopa, który jest przede mną. Wydaje mi się, że jeden z moich konkurentów został skasowany. Kolejny z moich konkurentów został skasowany, przepraszam, mam pierwsze miejsce. Ja pierdolę. Chodzisz do klubu dla motocyklistów. Wielki, groźny gość każe swoim kolegom z wywalonymi bebzonami ścigać się z tobą, żeby sprawdzić, czy jesteś godzien, żeby do nich dołączyć. Po czym wszyscy, kurwa, z tymi bebzonami w jednym momencie wypierdalają się na swoich motocyklach, pokazując, jak dobrymi są jeźdźcami. Kurwa, co to jest za klub? Chyba jakiś początkujący. Chłopaki chyba wszyscy w jakiejś niskiej lidze motocyklowej biorą udział. Bo nie miałem większych problemów z uzyskaniem pierwszego miejsca, ale ten helikopter, który pierdolnąłem na początku, o, to myślę, zasługuje na dodatkowe punkty, tak wam powiem. Dodatkowe punkty jak nic. A tutaj, kurwa mać, jakim cudem, nie celując w nikogo, zabiłem dwie osoby prawdopodobnie. Albo potrąciłem i uczyniłem kaleką do końca życia. Dobra, w każdym razie, jest okej, jest okej, dajemy radę, chyba z powrotem jesteśmy teraz przy klubie, zabiję sobie jeszcze kogoś, $1000, czas wyścigu minuta 39, no nie powiem, żebym się w jakimkolwiek stopniu starał wygrać ten wyścig, po prostu pozwoliłem, aby prąd życia porwał mnie rzeką cudowności.
No i się udało, i gitara, i zajebiście. Ja jebie. A to głupie było. No dobra, chłopaki, to jeszcze raz. Bo ta misja jakaś taka krótka była i prosta. Zadzieranie z gościem tym razem, okej. Okay. Może znowu moje pe będę mógł wytestować. Cougar says you can handle a bike pretty good. Cougar dzwonił ze szpitala, że potrafisz jeździć. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Chłopaki, a przepraszam, czy ja mógłbym dostać na przykład do tego jeszcze wskaźnik chaosu? Kurwa, czy ja naprawdę mam robić chaos? W jaki niby kurwa sposób? Aha, dobra, czyli my faktycznie musimy w tej chwili po prostu robić rozpierdol na mieście, tak? Ale nie mam w żadnym stopniu powiedziane w jaki sposób. Nie wiem, no będę kurwa jeździł na motocyklu, kasował ludzi, niszczył drzewa, zdobywał gwiazdki. Kurwa, ale że mnie ścigają w tej chwili. Jo, dobra, nie wypieprzyć się w żadnym dziwnym kierunku. O, czy to mi będzie ładowało wskaźnik chaosu? Nie mam zielonego pojęcia. Mam 2 minuty na zapełnienie całego, a ja nie mam zielonego pojęcia, jaki jest najlepszy sposób na robienie tego. Szczerze mówiąc, nie mam kurwa pojęcia, co mam robić. Mam odpierdalać jakiś dziki szajs z tego, co zrozumiałem. Strzelam sobie z mojego PPPPP, marnując niesamowicie cenną amunicję, chociaż mam dużo pieniędzy. Jeżeli chodzi w ogóle o zakup nieruchomości, moi drodzy, to nie miałem okazji jeszcze poczytać komentarzy, które mi pisaliście pod poprzednim odcinkiem, więc nie jestem niestety w stanie zareagować, odpowiedzieć i kupić jakieś nieruchomości, bo naprawdę niekoniecznie chcę robić to totalnie w ciemno, kurwa! Zabić mnie tutaj chcą! Jacyś niecni ludzie. Wskaźnik chaosu, kurwa. Dobra, ale widzę, że wystarczy, że będę potrącał ludzi. Jakby ciekaw jestem, czy będąc... Okej, dobra, wskaźnik rośnie. No nie wiem. Zabiłem tego człowieka, czy nie zabiłem człowieka? Pytanie, które rzadko sobie zadaję, ale jednak czasem, kurwa, trzeba, no. Napierdalam do tych... Oj! O kurwa, dobra, okej, to było potężne. Spierdalam! Dobra, wiecie co? Mam 100 razy lepszy pomysł, jak rozwiązać mój problem ze wskaźnikiem chaosu. Pierdolę to i wsiadam do samochodu. Jeżeli ja mam się zderzać z innymi, mordować ludzi, pokazać, jakim jestem wrednym skurwysynem, to szczerze mówiąc, 100 razy bezpieczniejszy będę na pokładzie takiego oto bobkata. Wątpię, żebym się wyrobił, szczerze, jesteśmy już trochę w dupie. Nie wiem, czy zabijanie ludzi tak po prostu będzie mi zwiększało wskaźnik chaosu. Co ja mam, niszczyć witryny? No nie, no zabijam teraz człowieka i jest git. Zabijam kolejnych policjantów, bo szczerze mówiąc już jestem w dupie. Już mam 3 gwiazdki na sobie. Nie wiem, czy mordowanie kolejnych policjantów może mi przeszkodzić. Mam wrażenie, że tylko może mi pomóc. Jeżeli potem się wyrobię i dojadę do Pay and Spray'a... Uhuuu! Dobra, zabiłem całą grupkę ludzi, ale mój wskaźnik chaosu się tym jakoś za specjalnie nie przejął. Bum. Bum, bum, bum. Okej, no nie uda mi się to zdecydowanie. Mamy samochód słotu tutaj nawet, ale on mi niewiele da, szczerze mówiąc. No kurwa, no nie udało się. Chyba, że mi zaliczy? Nie, no oczywiście, że musiałem. Nie udało się zapełnić w wyznaczonym czasie. Kurwa, jaki jest najlepszy sposób, żeby to zapełnić? Nie mam zielonego pojęcia. Niech mi gra jeszcze raz powie, ja się chętnie dowiem. Won, nie chcę tego jeszcze raz oglądać. Musisz zapełnić, pokaż nam, czy jesteś sukinsynem. Kurwa, ale co to znaczy być sukinsynem? Ja potrzebuję definicji sukinsyństwa w tej chwili. Jedyne, co mi przychodzi, to strzelanie i mordowanie, no. No dobra, spróbujmy w takim razie pomordować dziwki na ulicach, starszych panów. Udało ci się zapełnić trochę wskaźnika, jak ten dźwięk słyszysz. No dobra, okej. Wskaźnik chaosu, jedziemy w takim razie i zabijamy kolejnych ludzi. Nie wiem, może mam się stukać z innymi samochodami? Nie, to mi nie zapełniło ani trochę wskaźnika, dlatego, jak już mówiłem, nie wiem. Nie jestem pewien, czy te chłopaki z klubu motocyklowego jakby naprawdę im chodzi po prostu o zabicie jak największej ilości ludzi w mieście? Co jest moim celem? Jakie jest kurwa moje przeznaczenie? Ja czuję, że jest jakiś jeden mega inteligentny sposób na zrobienie tego, tylko muszę go jeszcze odkryć.
Dobrze, że robicie blokady na ulicach. Niestety ja mam tajny plan i możliwości, o jakich wy nie śniliście. Jeżdżę po chodnikach, kurwa. Oszukam was wszystkich jeżdżąc po chodnikach. Szczerze wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy sposób. Słyszę ten odgłos zapełniającego się wskaźnika. Zaraz przyda mi się zmienić jeszcze pojazd, ponieważ ten już tak trochę cienko wszędzie. A potem przydałoby się pojechać do Pay and Spray'a i nie wiem, zmienić trochę ten samochód. Mam jeszcze minutę, połowę wskaźnika zapełnioną. Ja zaraz będę musiał sobie sprawdzić, kurwa, w internecie, jak ten wskaźnik zapełnić normalnie, bo będę w dupie. O, super, kurwa, dobra, muszę wyskoczyć. O nie, wybuch! Ja pierdolę, dobra. Zabrało mi tylko 50% mojej tarczy. Znaczy 50 jednostek, no czyli, kurwa, 50% w sumie. Dobra, chłopaki mnie tutaj zgarną jeszcze z tego samochodu i wrzucą, kurwa, do więzienia. Tego bym nie chciał. Jak zapełnić, kurwa, wskaźnik chaosu? Nie wiem, strzelam, kurwa, jeżdżę, strzelam, napierdalam tych ludzi, morduję ich, oni wskakują, chuj wie gdzie. O kurwa, dobra, zrobiłem flipa samochodem, czemu za to nie mam punktów do wskaźnika zajebistości i chaosu? Kurwa, naprawdę, wy nie potraficie docenić prawdziwej sztuki chaosu. Wy pewnie jesteście takimi troglodytami, co wykorzystują najprostsze sposoby siania chaosu. Ja, kurwa, robię to optymalnie i zajebiście. Ty, no autentycznie, nie mam zielonego pojęcia, co ja jeszcze więcej mogę robić. Wyjść z auta i po prostu strzelać do ludzi? Bo ostatecznie nikt nie powiedział, że muszę to robić na pokładzie jakiegokolwiek pojazdu. Mam 12 sekund i chuja zrobiłem jak na razie. O, trochę wskoczyło do góry. Mam wrażenie, że tak niewiele mi brakuje. No ale co ja mam, kurwa, teraz zrobić niby? No nic. No kurwa, sfejlowałem. Morduję kolejnych policjantów, przejeżdżam kolejnych motocyklistów. Ale to jest za trudne, to jest, kurwa, super ciężkie. Jak ja mam to dobra, wiecie co, pierdolę to. Nie interesują mnie misje, które mi nie tłumaczą, jak ja mogę coś zrobić. Ja rozumiem dać tylko wskazówkę, ale ta gra nie mówi mi nic, więc zaraz wracam. Okej, okazuje się, że nie jestem jedyną osobą, która zaczęła się zastanawiać, jak wypełnić licznik chaosu, dlatego ja spróbuję zrobić teraz jedną rzecz, o której sam pomyślałem. Ponapierdalać do ludzi z karabinu. Wydaje mi się, że to będzie chyba najsensowniejszy sposób na załadowanie tego wskaźnika, ale tak, wychodzi na to, że nasi koledzy najzwyczajniej w świecie po prostu lubią mordować ludzi. To jest dla nich wyznacznik tego skurwysyństwa i po prostu bycia tym sukim synem, który po prostu robi cuda niewidy. Cyk, kurwa, gościa na tym mogę postrzelić. Policję zacznę mordować. To na pewno mi wypełni wskaźnik całkiem szybko. Co jeszcze, zaraz przyjedzie SWAT i, kurwa, siły specjalne. Mój wskaźnik coraz bardziej zapełniony. Czy to jest SWAT? Nie, to jest jakaś, kurwa, losowa ciężarówka. Problem jest jeden. Ja za chwileczkę będę miał absolutnie pojebane ilości gwiazdek na sobie. I przy okazji mojego researchu tutaj na temat tej misji dowiedziałem się, że nie zostanie oczyszczony mój wanted level za darmo, kiedy ta misja się zakończy. Dlatego będę miał, kurwa, problem polegający na tym, że będę musiał sam zgubić ten cały pościg. Tutaj mogę jeszcze rozjebać helikopter oczywiście, na easy i na wyjebaniu. Tylko właśnie, kurwa, ten SWAT tutaj, on może być problematyczny, bo mnie mogą po prostu rozpierdolić. Dobra, wskaźnik chaosu rośnie, nie jest źle. Cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Potem absolutnie... O, babunia miała całkiem sporo hajsu. Jedyną moją nadzieją będzie Pay and Spray. Dlatego cyk, cyk, pyk, 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 morduję kolejnych ludzi. Załatwiłbym najchętniej kolejny helikopter, zabijając, kurwa, tutaj gościa, który w nim siedzi, ale nie chce umierać. Jebaniutki, naprawdę wytrzymały. Może trochę kąt postrzału zmienię i teraz się uda? Weź zdychaj, nie? On jest jakiś, kurwa, opancerzony. Dobra, w każdym razie chodzi tutaj o wystrzeliwanie pocisków, aczkolwiek wydaje mi się to strasznie zjebane, szczerze mówiąc. Dlaczego gang motocyklistów chce, żebym ja strzelał z karabinu w ramach pokazywania, jakim jestem skurwysynem, gdybym miał jeździć na przykład i po prostu napierdalać, nie wiem, o inne pojazdy, pokazać właśnie... O, właśnie, kurwa, i teraz się zaczyna prawdziwa zabawa. Gubienie tego pościgu, który mam na sobie. Dobra, moi drodzy, okej, to się udało zrobić. Bardzo głupia misja. Jestem mega antyfanem tego zadania, które właśnie wykonywałem. Tam mamy Pay and Spray'a, a ja mam samochód, którym być może uda mi się tam dojechać. Z dużym podkreśleniem słów być może. Ponieważ jeżeli nagle mi wyskoczy, kurwa, policjant, który... O Boże, ja mam 5 gwiazdek. Przecież czołg zaraz, kurwa, przyjedzie. Ile osób właśnie zamordowałem? Nie wiem, nie wiem. Ale Pay and Spray jest gdzieś tutaj. Dobra, chłopaki, dobra, dobra. Cyk, pyk, myk i przemalowanko. Uda się? Kurwa, no uda się. Teraz tylko postoję dosłownie, wiecie co zrobię? Zrobię tak i zatrzymam się tutaj. Jeżeli w tej chwili jakimś jebanym cudem, przypadkiem popełnię przestępstwo, to popełnię sudoku, naprawdę. Bo to już jest niemożliwe w tej chwili, żeby coś miało mnie powstrzymać. Wymordowałem właśnie ze 4 szwadrony policjantów. Nie zniszczyłem.
zniszczyłem helikoptera, ale zamordowałem bardzo dużą ilość ludzi. Miałem 5 na 6 maksymalnie gwiazdek pościgu, a jedyne co wystarczyło, to opierdolić losowy, ukradziony przeze mnie, prawdopodobnie na oczach policji samochód, na jakiś taki kolor karoseli, karoseli, który może się nazywać tylko i wyłącznie, nie wiem, chodnikowym chujowym różem. Inaczej tego nie nazwę, bo jestem dokładnie taki sam jak ten jakby element na środku drogi w tej chwili. Tylko się trochę błyszczę, bo mam metalik. Jezus Maria, motocykliści popierdoleni jesteście. No ale cóż, okazuje się, że wielką tajemnicą wiary klubu motocyklowego i ich definicji chaosu było po prostu jak najwięcej pocisków uderzających w różne rzeczy. Samochody, postaci, ludzi, policja, budynki pewnie nie. A więc cóż, to głupie. To nie jest dla mnie definicja chaosu. Jeżdżenie, rozpierdalanie się o ludzi czy przejeżdżanie ich na chodniku powinno być równie skuteczne w nabijaniu całego tego licznika. Ale cóż, no, nie dla mnie takie informacje. Masz sobie kurwa radzić sam. Gratuluję ci, Tommy. Zostałeś przesukinsynem naszego klubu motocyklowego. Rozumiem, że dogadali się chyba z niebieskimi, do których właśnie w tej chwili jadę. I musiał pokazać, że ma cojones. Tak jest, pokaż, że masz cojones, mordując ludzi. Nie ma lepszego sposobu na udowodnienie nam, że jesteś prawdziwym facetem i nie boisz się niczego, jak mordując niewinnych ludzi na ulicy. No to chyba jest jasne. Kubańczycy, proszę, posmyrajcie mnie po włoskach łonowych, bo naprawdę potrzebuję relaksu teraz. Bitwa morska, kurwa, znowu. To może być ciekawe. You're two-faced, Tommy. Jak to dwulicowy? O chuj ci chodzi, Bebzolu? They're laughing at me. Easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man, businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it and we finish them. You take it and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee. Podoba mi się podejście do Tomiego. On naprawdę jest takim kurwa ultra cwaniakiem. On każdemu odpyskuje i to jest zajebiste. Przepraszam, czy ja tej gry nie przyciszyłem o jakieś 700%? Mam takie wrażenie. Głośność muzyki, efektów dźwiękowych. No nie, no kurwa, ta gra jest po prostu w jakiś zjebany sposób cicha. Czekajcie, aż muszę normalnie sprawdzić, czy ja tutaj w mikserze nie mam kurwa czegoś przyciszonego, bo gra jest cicha jak cholera. No nie, no kurwa, wszystko jest na full. Jakie głupie. Niektóre cutscenki w tej grze są ciche jak cholera, a niektóre tak walą po uszach, że idzie się chuj strzelić. Spotkaj się z Rico, dostarczyć do punktu kontaktowego. Dobra, Rico, o kurwa. Tutaj jakaś potężna walka się szykuje. Chłopaki, pamiętajcie o pierwszej zasadzie kubańskiego Fight Clubu. Kurwa, nie potrafią uderzyć tego budowlańca. Oho, dobra, żegnaj budowlańcze. Nadszedł twój kres. Dwa klony cię w tej chwili napierdalają. Dobra, Rico, zobaczymy jak będzie wyglądała zabawa z tobą. Mam nadzieję, że będzie ciekawa, ponieważ jeżeli ja się piszę na zabawę, to tylko na maksymalną. Jeżeli ja mam iść pochuśtać się z synem na huśtawce w parku, a to zawsze se kreskę pierdolne przed całym tym wydarzeniem, ponieważ kurwa lubię dobrą imprezę najpierw, wiecie, rozkręcić, jak włożyć mieszadełka do miksera, a dopiero potem wskoczyć do ciasta w misce. Jak to się nazywa? Jak jest afterek? Na biforka, o, lubię dobrego biforka pierdolnąć. Ciągnę krew za moimi kołami, zabiłem tam człowieka? Nie jestem pewien, czy to ma znaczenie. O kurwa mać, ja pierdolę. Dobra, tam jest meduza jakaś, ale czy wy widzicie tego rekina? Pierdolony megalodon. I chyba sobie złapał dziewczynę delfina. Jezus, no okej, okay, dobra, dobra. Życie morskie jest przerażające. Nie dziwię się, że Tommy nie chce pływać i woli zginąć. Nice boat. You ready? See, Tommy? Now you be a good shot today. My boat, she no good. Full of holes, okay? O Jezus Maria, co to oznacza? Będzie się chujowo prowadzić, czy ja mam w ogóle płynąć, czy strzelać? Stoję na tej łodzi, więc obstawiam, że mam strzelać? O Jezus Maria, Haitańczycy, drodzy panowie, chłopaki, kolegi. Przykro mi, ale zaraz wszyscy zakończycie swój żywot. Wrócicie do waszego boskiego Haiti. Dobra, zabij wszystkich kurwa ludzi na łodzi. No to napierdalamy w takim razie. Nie będzie to chyba proste, mam takie wrażenie. A może będzie? Jak na razie jest całkiem proste, wszyscy nie żyją, dziękuję bardzo. Co teraz? Nie, ktoś jeszcze się kurwa gdzieś czai. Ale gdzie? Ty,
Ty kurwa gdzie? Ty, no jebaniec, jakiś mi się tam schował i nie dam rady go dosięgnąć. Nie chcę do wody wpaść, bo zginę. Ej, no ja bym chciał bardzo go zabić, ale nie mogę. Kurwa, widzicie to? Jakiś jebaniec tam... Nie no, gdzie on jest? Ten? O Boże, on żył? Nie. Gdzieś pokazuje, że jest poniżej mnie... O, tamten? No nie no, tylko maltretuje jego ciało. Ej, zabiłem wszystkich, co teraz? Ej, panie kolego, coś jest kurwa nie tak. Czekajcie, może zmienię. Jajajaj, pozycję. No nie, no widzicie, kurwa, pokazuje tam... Czy jakiś chłop jest na dnie i ja go muszę zastrzelić? No autentycznie nie widzę innej opcji. Czekajcie, mogę rozpierdolić chyba tę całą łódkę. Być może za pomocą M4-ki. Może jej wybuch pomoże? Nie wiem, pójdą na dno i ja zobaczę coś więcej? Dobra, to poszło na dno. To też idzie w tej chwili na dno. O, okej, okay, gitara, kurwa. Ja miałem zabić też łódkę, a nie tylko wszystkich na łódce. O kurwa mać, ty, bo to jakaś napierdalanka ma od razu miejsce. Jak ja mam mało życia, ja pierdolę. Dobra, nie wiem, czy ty jesteś moim przeciwnikiem, ale muszę cię zabić, sorry. Dobra, bum, 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 bum. Tam jeszcze jeden się czai, ale spokojnie. Moje snajperskie SMG da radę. Gotowe. Tam jeszcze jeden się kryje, ale też już po nim. Boże, bawi mnie to, w jaki oni taki bezceremonialny sposób umierają. Oni po prostu, nie wiem, zasysają te pociski do siebie i po prostu, kurwa, znikają. Gdzieś jeszcze ktoś tam jest, ten chyba żyje. Tutaj już nikogo nie widzę. Z tyłu, z tamtej strony? O, tam się ktoś chyba kryje, nie? Nie, to drzewo chyba było. Policja niby mnie ściga, ale tak naprawdę mnie chyba nie ściga. Tamtego jednego nadal pokazuje na dole. Ja mam coraz mniej życia i nie wiem, skąd do mnie strzelają. Od dachu, ty, pojebało cię, kolego! Taki wystawiony planowałeś mnie zabić? Nie. Dobra, gdzie te narkotyki są? Tutaj są. To jest, kurwa, oznaczenie teczki! Ja pierdolę, myślałem, że przeciwnika, co za debilizm! O Jezus Maria. Weź, o chuj, zabili mi kolegę, kurwa, zabili mi żółwia! Oj, chuj, umarłem w pizdu, kurwa mać! O, nie miałem kamizeli po tej pojebanej misji Dobra, okej. Dzisiaj jest dzień, który po prostu wymaga troszeczkę więcej przemyślunku. Rozumiecie jak to... Ty kurwa! Ty w środek wojny gangów mnie zrespawnował, jest ich jeszcze więcej! A oni są pojebani, jacyś... Dobra, chłopaki, ja się zwijam stąd. Okej, dobra, na spokojnie. Problem, wiecie co, taki był właśnie problem całej tej akcji, która się przed chwilą odbyła, że... No niestety chłop podwiózł mnie tą łodzią w bardzo, bardzo nieprzemyślany sposób. Taki, który zagwarantował właściwie moją śmierć. Gdzie jest Ammunition? Potrzebuję, nie chcę jechać tam, wybaczcie, ale muszę zrobić wycieczkę tam. Jak się umieszcza punkt? Kurwa, umieść punkt, gro! Dobra, trudno, nie umieścisz mi punktu, sam se umieszczę. Niestety muszę małą wycieczkę do Ammunition zrobić. Te 50 armora, które mogłem mieć, ale nie miałem, niestety zakopało moje marzenie o wykonaniu tej misji. No ale cóż, musiał w końcu nadejść taki moment. Trochę sobie też amunicji do PPPPP kupię, żeby móc ich skuteczniej rozpierdalać. I będziemy chyba wtedy gotowi. Teraz przynajmniej wiem, co mam robić, ponieważ byłem przez długi czas tam trochę nieświadomy, co się odpierdala. Ale tak, to będziemy w tej chwili przygotowani na wszystko. Jak w tym serialu, gotowe na wszystko. Wychodzi sequel, gotowy na wszystko. Rola główna ja, scenariusz ja, reżyseria ja, oświetlenie i charakteryzacja ja. Catering, KFC. Dobra, źle pojechałem. Wyznaczanie trasy do celu, Google Maps. Ja już mam wszystkich obstawionych w tym filmie. Nic się nie przejmujcie, będzie perfekcyjny. Ale będzie dostępny tylko i wyłącznie na platformie Hulu. Dlaczego Hulu? Żeby kurwa jak najmniej osób w Polsce to zobaczyło. Nadal mogą zobaczyć, jedną VPN-a i będzie dobrze, ale... Ja nie wiem, czy to będzie dobry twór. Chociaż wiecie co? Właściwie to, co ja gadam, wszystkie filmy, które ja wypuszczam na YouTube'a, to właściwie są kolejne odcinki mojego jednego wielkiego, trwającego 10 lat programu Gotowy na Wszystko. Ponieważ jestem w sumie gotowy na wszystko. Dobra, tego nie potrzebuję, to jest bay. Tutaj poproszę mojego MP, tyle wystarczy. Może sobie jeszcze... nie, do M4 mam w pizdu amunicji. Wiecie co, prawda jest taka, że jeżeli miałbym w najbliższym czasie być złapany przez policję podczas wykonywania misji, ja po prostu się zabiję. Nie wiem w jaki sposób. Najprościej by było wjechać do wody. Gdybym już był przekonany... Albo wybuch... Nie. Nie, bo to jest też beznadziejne. Najlepiej szybko... Mam tutaj w ogóle gra. Nowa gra. Wczytaj grę. Autozapis. Zadzieranie z gościem. Nie. Autozapisy robią się po misjach. To nie jest optymalny sposób na jakby upewnienie się, że nie zginę, tylko mnie cofnie do checkpointa. Musiałbym zawsze znaleźć sobie jakiś inteligentny sposób na sfejlowanie misji. Chociaż...
tej misji zgon był z failowaniem misji, więc wydaje mi się, że zawsze w misji zgon równa się fail. Więc wiecie, co wystarczy zrobić? Wyciągnąć M4 albo jakąś bazukę, ponapierdalać najzwyczajniej w świecie do samochodu, który stoi obok, on wybucha, my umieramy i misja się restartuje do checkpointu. A ja nie tracę moich broni, nie tracę moich pieniędzy, które pobiera szpital. Ja jestem geniuszem, ja jestem jebanym geniuszem. Jeżeli idzie mi źle, po prostu się zabiję. W grze. Oczywiście, że w grze. Ale wydaje się mi to być takim oj. Niezwykle inteligentnym sposobem. Normalnie dziwię się, że nikt na to jeszcze nigdy nie wpadł. Nie. O kurwa, tracę. Dobra, wiecie co? Ja pierdolę. Dlaczego on kurwa nie chciał z tego gówna wysiąść tak szybko jak ja chciałem, żeby kurwa i cały czas zmarnowany? Ja pierdolę. Nienawidzę tej misji kurwa jak żadnej innej do tej pory. Chuj z tym helikopterem, to jest dopiero beznadziejne. Jesus. Dobra, wyjebane mam w ten pancerz i w tę amunicję. Chuj im wszystkim w dupę. Po prostu jadę i wykonuję tę misję, za którymś razem się w końcu uda. Nie ma tutaj gadania. Moje PPPPP poprowadzi mnie do zwycięstwa, chociaż zacznę chyba nie od PPP. O kurwa, i znowu to samo może zrobię, co? Fajny pomysł, ale fajna zabawa. Czy to jest ślad po mojej śmierci? Czy moja śmierć przekroczyła międzywymiarowe bariery uniwersum? Najwyraźniej. Bo jakby cofnąłem się w czasie, wczytałem checkpointa. Moje ciało nadal tam jest. Dobra. Rico, jakby ja wiem, że ty już zginiesz, więc mam na ciebie wyjebane. Życzę ci tylko, żeby zjadł cię rekin. O kurwa, prawie do wody jeszcze wskoczyłem. Tak, zabiję się może jeszcze na koniec, w taki, a nie inny sposób. Dobra, to musi być szybka akcja. Nie wiem, czy da się tutaj kucać, tak, żeby uniknąć może jakichś obrażeń. Pewnie się da kucać, coś tak czuję. Mam ludzi na łodziach zabić, ale przydałoby się tak naprawdę zabić wszystkich. Muszę potem przy zbieraniu narkotyków za to uważać, żeby tam na pewno poszło wszystko dobrze. M60, M4. Kurwa, da się tutaj kucnąć czy nie? No da się kucnąć. Okej. Jak widzicie, oni niestety straszne obrażenia mi tutaj robią. I można by pomyśleć w takim super krótkim czasie. Ale dobra, bardzo mało mi życia w tej chwili zabrali. To jest mega plus. A ja mogę się skupić na tym, żeby porozpierdalać. O, ten dostał w głowę, ładnie. Jeżeli mi się uda, to mogę w tej chwili już załatwić wrogów, którzy się znajdują gdzieś tam w pizdu. Na przykład ten. O, dostał w głowę. Nie wiem, czy ma więcej kolegów tam. Ja teraz rozpieprzę te łodzie w takim razie. Niesamowicie mało wytrzymałe są, jak widzicie. Bum, bum. Okej, dobra, to wszystko. Boże, myślałem, że mnie wyjebało z misji, sfailowałem. O, jak się bałem. Prawie wpadłem do wody w tej chwili. Super, super. Dobra. Nie wiem, czy M4 tutaj jest najlepszym rozwiązaniem i pomysłem, ale zdecydowanie w ogóle mniej wrogów w tej chwili mam. Ten odstrzelony, tamten jeszcze nie, już tak, jest git. Czy ktoś jeszcze do mnie strzela? Czy tam znowu nie ma jakichś frajerów? Gdzieś jakiegoś frajera słyszę. Z której strony domu? Nie chciałbym tracić większej ilości życia. Co prawda teraz z o wiele lepszym bilansem podchodzę do tego wszystkiego, więc nie jest źle. Kurwa, no ktoś tam jeszcze gdzieś jest... O, tam jest kolega, siema. Umieraj, nie wkurwiaj mnie. Już mnie dość ta misja wkurwiła, żebyś ty mnie jeszcze wkurwiał. Ja poproszę mojego ulubieńca w tej chwili w takim razie. Cyk, pyk, myk. O Jezus Maria, dobra. Czy teraz wybiegają jacyś nowi wrogowie? Bo ja zebrałem przedtem te narkotyki i stało się coś, kurwa, bardzo złego. A to są ci, dobra. Nie wiem, oni chyba do mnie... No, oni do mnie strzelili z tamtej łodzi, a ja nie miałem po prostu czasu zareagować. Dobra, tutaj mnie kur... kurwa, słucham? Co? Dlaczego oni momentalnie mnie rozpierdolili? Czy wy to widzieliście? Kto to kurwa zaprogramował? Zwariowaliście? Jesus! Dobra, okej. Okay. Ostatnie podejście. To będzie takie trzecie legitne podejście, nie licząc tych chujowych poprzednich. Najpierw zbiorę teczkę, która się znajduje na tym pierze. Znaczy na tym, wiecie, po mościku. A potem zbiorę te dwie, które są tam pod domem.
ponieważ ewidentnie pojawiają się ci wrogowie, zaczynają do mnie napierdalać i ja chyba mam taki mózg, tak rozwinięty i zaawansowany mózg, że zrobiłem to w innej kolejności niż wyobrazili to sobie twórcy. Dlatego też oszukałem ich system. Oni, przeciwnicy, respią się nad wodą i kiedy ja się tam znajduję, dostaję momentalną serię w pysk i nie mam szans tego przeżyć. Ale teraz to ja będę tym kurwa lepszym, ponieważ znowu to prawie zrobiłem, przepraszam bardzo, przepraszam. O Jezus Maria, ale się wpienię zaraz. Dobra, czas to jeszcze raz zrobić optymalnie, jak już mówiłem, do 3 razy sztuka. To jest najstarsze powiedzenie na świecie, bardzo je lubię. No i jakby tutaj rozwiązać ten problem? Swoją drogą, dobrze, że ci Haitańczycy w ogóle się nie zastanawiają, co się tutaj odpierdala, kiedy ja podpływam. No dobra. Okej, teraz ci tutaj, ten. Wszyscy zajebani. O, i nawet nie muszę łodzi rozpierdalać, halo. Ale to mi się w ogóle wcale nie podoba, szczerze mówiąc. Właśnie, bo ich jest więcej teraz, kurwa, tutaj. Miałem mniej czasu na rozprawienie się z nimi. Dobra, ten załatwiony. Już załatwiony, nie załatwiony, okej. Dobra, mam 40 armora, nie jest źle. Mój status określam jako stabilny. Ten odjebany, bum bum. Jeszcze jeden tam na dachu na pewno jest. Nawet nie będę ci strzelał w głowę, bo kurwa jej zasługujesz. Potencjalnie jeszcze maksymalnie jeden jest tam za winklem schowany, tak jak zresztą poprzednio. Jep. Żegnam pana Winkla, nie doceniam takich ludzi. I teraz robimy outplay, o którym mówiłem wcześniej. Zbieramy tę teczkę, biegniemy tam. O, przeładuj to mi, przeładuj. Nie wiem, czy tutaj jest przycisk przeładowania. Będę z wami kompletnie szczery. Dlatego wolę po prostu się wystrzelać. Oni rozpierdalają w tej chwili tę łódkę. Bardzo smutne, Rico umiera już 4. raz. A ja w tej chwili, o, mam ich kurwa na muszce. I to ja rozpierdolę ich, a nie oni mnie. Wow, 10 armora mi zabrali tylko w tej chwili. O kurwa, leci helikopter? Czy to... O kurwa mać. Wait, co ja mam teraz co ja mam zrobić? Kurwa, uciekać? Aha, mam stąd wrócić, wyjechać i wydupcać generalnie. Dobra, spoko. Super cel misji, zajebiście, nie podoba mi się. O kurwa, słod zjeżdża. Pojebało was, kurwa? Chłopaki, a co ja wam kurwa zrobiłem najlepszego? Ała, ała, jak to mnie napierdalają? Czemu ja mam 4 gwiazdki nagle? Co ja wam kurwa zrobiłem? Legit! O Boże, nie potrafi przeskoczyć kurwa barierki i umiera, okej. Nie rozpierdolę tego helikoptera, jest zbyt potężny! Kurwa, dobra, okej. Wydupcamy w takim razie drugą stroną, pistolet w dłoń. Umieraj. O Boże, zdążył umrzeć, Jezus Maria, tak. Tutaj ich więcej jest, jest jakiś policjant, proszę nie zgarnij mnie kurwa, błagam cię. Okej, dobra, jest git. Gdzie jest jakiś pay and spray? Naprawdę chociaż nie, chuj z pay and sprayem. Mam nadzieję, że mi usunie te gwiazdki, kiedy dojadę do miejsca. Narkotyki, kurwa, towar, kasa pitos, mamona. O, zaraz wybuchnie mi samochód i tyle, kurwa, będzie mojej przygody. Okej, oni mnie w tej chwili aresztują, ja umieram. Elo. Ja pierdolę. O kurwa, co za misja zjebana? Dlaczego miałem 4 gwiazdki, kurwa, za co? Za handel narkotykami, kurwa, gorsze rzeczy robiłem w tej grze. Jesus fucking Christ, kurwa, za każdym razem jak zaczynam misję, coraz większa wojna gangów tutaj ma miejsce. Czy jak powtórzę to jeszcze 5 razy, to całe miasto będzie podzielone na Haitańczyków, Kobańczyków, którzy się tu mordują? Boże! O, Jesus fucking Christ, dobra. Chuj, do 3 razy sztuka, moi drodzy, do 3 razy sztuka, jak mówi przysłowie. Tym razem odpierdolę to perfekcyjnie. Najgorszym, szczerze mówiąc, elementem całego tego gówna jest ta pierdolona policja. Wszystko by mi się nie udało, gdyby nie te dzieciaki i cholerne psy. Kurwa mać. Dobra, mógłbym mieć jeszcze więcej tej kamizeli, ale co by to zmieniło, kiedy byłem zamknięty, kurwa, między 3 wybuchającymi samochodami. Ja pierdolę. Dobra, weź mnie nie wkurwiaj, Rico, tylko umrzyj i daj mi spokój. Jeszcze raz zatem, jeszcze raz. Boże, niektóre misje z palcem w dupie. Chuj, wszystkie palce w dupie mogę sobie włożyć i tak ją zrobię. Jak na przykład wyścig motocyklowy, a potem się trafia taka suka jak ta. I powtarzam ją 3 razy. Dokładnie max 3 razy. Okej. Oni już ten. Wszyscy poumierali.
Teraz mnie tutaj kurwa przerzuca w takim ekstremalnie szybkim tempie, a oni tutaj już kurwa są gotowi do napierdalania mnie i to jest mega minus dla mnie, szczerze mówiąc. Ty kurwa, to normalnie moje PPP jest lepsze w zabijaniu wrogów niż to M4, denerwuje mnie to strasznie. Mam już 2 gwiazdki i nie polepszam swojej sytuacji mordując tutaj kolejnych ludzi, no ale trudno kurwa, no muszę, inaczej z tego nie wyjdę żywy. Tam w ogóle jeszcze jeden chuj się chował. Zanim pozbieram całe te narkotyki i w ogóle rozważam sobie tutaj na przykład podstawić samochód. Dobra, mam 5 armora tutaj, 0 życia do zgarnięcia, tam jeszcze jakiś chuj jest. Teraz wiem jedno, nie biec w tę stronę, będę miał 4 gwiazdki, muszę spierdalać tam. O, ten skurwysyn z shotgunem przedtem mnie postrzelił. Ja muszę sobie tutaj zabezpieczyć mój teren najlepiej, żeby dotrzeć do tego auta i wykurwiać stąd w podskokach, dosłownie w podskokach. Dobra, biorę to, idziemy po te narkotyki. Prawda jest taka, dobra, zatrzymałem się na czas, żeby nie wpaść do wody. Autentycznie, gdybym w tej chwili wpadł do wody, to bym zrobił Alt F4 i wydupcał. Nawet nie muszę mordować tamtych Kubańczyków. Prawda jest taka, że chcę sobie wziąć broń, która pozwoli mi sprintować, no czyli tylko pistolet. Oni rozsadzą Rico, mam w niego wyjebane, absolutnie, totalnie już mi na nim nie zależy. Ja nawet szczerze nie będę się z nimi bił. Zawieźć narkotyki i kasę do Umberta. To jest mój cel. Mam 4 gwiazdki i tego niestety nie zmienię i tego nie uniknę, ale mam niewielką trasę do pokonania i szczerą nadzieję w sercu, że nie spotkam 70 kurwa pojazdów policyjnych. Jeżdżę jakimś gównym absolutnym. Boże, jak to się buja na boki. Oho! I znowu kurwa prawie to samo mi zrobił jebaniec. 4x4 power. Ta 4 to se możesz kurwa tłoki w dupę włożyć, tyle ci powiem. Wow, nie rozłożyli kolczatki? Niesamowite. Ci też nie? Kurwa, to jest najlepsze. Taki najchujowszy policjant ci rozłoży kolczatkę, kiedy przejeżdżasz obok, ale nie słod. O chuju, złoty. Okej, okay, dobra, wypierda... Nie. Okej, okay. biegnij. Dobra, wyjebane w was mam, kurwa. Lecę z buta, kurwa, zaraz będę na miejscu. Powinno mi się udać. Proszę, Kubańczycy, Haitańczycy, obrońcie mnie. Ty, prawie mam nieskończony... Ale nie wierzę, co się właśnie wydarzyło. Nie, zgubiłem, nie mam już 4 gwiazdek. O, dobrze, że mi się za trzecim razem udało tę misję wykonać, bo inaczej by było chujowo. Czekajcie, co ja tak długo byłem w stanie sprintować? Czy ja dostałem maksymalny sprint bez robienia wszystkich misji karetki? O chuj chodzi. Nie, no na pewno się w końcu zmęczę, nie mam takiej jakby... O, już się zmęczyłem, muszę oddychać. Muszę tę pierdoloną karetkę zrobić, mam wrażenie, że sprawniej bym przybiegł stamtąd na nogach niż dojechał tym gównem. Jezus Maria, jaka ta misja była zła. Jakby niektóre rzeczy, mam wrażenie, są tutaj w pełni możliwe do zrobienia dopiero kiedy poznam layout, poznam trasę i jestem w stanie wykonać wszystkie te kroki bezbłędnie, bo inaczej jest naprawdę ciężko. Trzeba wiedzieć, że pojazd był tam z tamtej, z drugiej strony, bo inaczej przylatuje ten słod, zaczynasz się z tym słotem bić i się robią kurwa same problemy z tego wszystkiego. O, no nie było to proste ani przyjemne, ale się udało za trzecim razem, maksymalnie. Tak więc dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Ja uciekam, trzymajcie się i pa, pa.